Panie, jesteś już na miejscu, na górze czaszki. Zdejmują z Ciebie Twoją szatę. Naszym oczom ukazuje się nagość ludzkiego ciała. Godność jest w oczach człowieka. Kiedy spoglądam w Twoją twarz, widzę godność Syna Bożego. Kiedy spoglądam w Twoją twarz, widzę godność każdej osoby ludzkiej, która została stworzona z piękna. Piękno jest w oczach patrzącego. Piękno jest w oczach tego, który kontempluje wizję, obraz. Jakże wielu ludzi nie potrafi tego czynić. Obdzierają nas, Panie, z piękna. Nasze spojrzenia stają się zazdrosne. Nasze spojrzenia stają się pożądliwe. Nasze spojrzenia stają się wołaniem głodu zmysłów i wyobraźnia zmysłowa zaczyna nad nami rządzić. Panie, otwórz nas na piękno wyobraźni duchowej. Święty Bonaventura o tym pisał, że jest ona w człowieku, który kontempluje obraz, stworzenie Stwórcy, stworzenie świata. Piękno wyobraźni duchowej otwiera nas na wymiar nadprzyrodzony, w którym możemy przeżywać bliskość Boga i bliskość drugiego człowieka. Jakże dzisiaj jesteśmy wyzuci z tejże wyobraźni duchowej. Przy tej stacji Drogi Krzyżowej mogę na nowo odnaleźć w sobie to, co zrodzone z Ducha, aby na nowo cieszyć się całą materią, cielesnością, wymiarem kolorów i światem obrazu. Ale nie chcę zapomnieć o tych, którzy cierpią z powodu braku godności. Szczególnie dotknięci swoją zmysłowością i pożądliwością w świecie próżności nie mogą się z nich wydobyć. Panie, przyjdź jako lekarz i obmyj ich oczy. Tak jak obmyłeś w błocie oczy niewidzącemu. Niech przejrzą, niech ich oczy zostaną otwarte na piękno. Niech zrozumieją, co znaczy ofiara. Ofiara z siebie. Dar Boga. Dar drugiego człowieka. Niech pohamują swoje zmysły cielesne i odkryją wyobraźnię ducha. Panie, przyjdź z łaską uzdrowienia dla tych, którzy w grzechach cielesnych z nocy wydarzeń chcą budować świat bez piękna, bez piękna relacji, bez piękna i akceptacji ciała. Nie można jego używać tylko do zaspokojenia własnych potrzeb. Obdarty z szat, w pięknie blasku chwały Ojca, stajesz na miejscu kaźni. Ty, Bóg, ja stoję obok, patrząc na Ciebie, zdumiewa mnie Twoja godność. Pragnę, aby każdy jej mógł doznać.
aby każdy mógł ją odnaleźć. Szczególnie polecam Ci, Panie, tych, którym ona została zabrana siłą poprzez gwałt, odrzucenie, ironię, szyderstwo. Przyjdź, Panie, teraz i dotknij ich serc, aby zostali uzdrowieni, uwolnieni w ciele, aby przyjęli dar swojej godności, dar wartości, która należy się osobie, aby odkryli na nowo piękno tej chwili spotkania z Tobą jako dawcy życia. Chociaż nagi, to jednak wolny, wolnością ducha, blaskiem chwały Ojca promieniujący na cały świat. W tym blasku można odnaleźć życie, zdrowie, światło, nadzieję. W Nim dokonać aktu przebaczenia winowajcom i odkryć nowe życie. Panie, Synu Boga życia, uzdrawiaj.